witamy kolegów ponownie na naszym kanale. Na wstępie chcieliśmy podziękować bardzo za odzew, za jakieś fajne telefony, rozmowy. Zauważyliśmy właśnie, że jest bardzo duża potrzeba gołębi, że tak powiem, w pieniądzach dostępnych dla takich zwykłych osób. To nas bardzo właśnie zdziwiło i młodzi hodowcy. Mieliśmy chwilowo takie właśnie gołębie, które chcieliśmy odstąpić, które mamy za dużo i że tak powiem, gołębie bardzo szybko się rozeszły. No nie ma co się dziwić na pewno, bo chcieliśmy tam jakieś odstępne, na, że tak powiem, swoje karne za te gołębie, ale bardzo takich mieliśmy nieraz rozmów czy SMS-ów, że to są osoby młode, które no nie stać, a te hobby chcą się bawić lub mają rodziny, jakieś wydatki i no jest, że troszeczkę też są te aukcje, to wszystko jest napompowane aż myślę do przesady i no jakoś tak widać, jaka potrzeba jest, że tak powiem, wśród wszystkich, że chcą właśnie gołębie, troszeczkę by chcieli mieć coś nowego, fajnego, czy nawet powiedzmy, aby coś do mieszania krwi, ale nie w jakichś tam takich celach kosmicznych, więc taki mieliśmy odzew. To tak powiedzmy w tej kwestii chcieliśmy tam podziękować naszym jakimś takim miłośnikom kanału, że mówimy szczerze i tak dalej sobie. Tak jak mówię, my nie będziemy doradzać i mówić, tylko po prostu tak my, jak możemy pokazać, jak my robimy. Takim filmem też może, dla których dla młodych hodowców na pewno będzie ciekawy, to jest tak pokrótce chcę powiedzieć na przykład, co u nas się dzieje. Na tą chwilę, jak powiedzmy jesień. Jeśli była taka u nas chaotyczna, ponieważ robiliśmy tu przebudowę, ale są rzeczy, które na przykład my jakoś ze swojej hodowli zastosowujemy, jak wygląda u nas. U nas taką rzeczą, pierwszą, która była ostatnio, są badania. Są badania, gdyż gołębie no, były razem, połączenie, jakby wymiana różnych co bakteryjnych. Niektóre wydawały się smutne, niektóre może, że już tak jakby jakieś podejrzenia były. W dzisiejszych czasach myślę, że tych badań gołębi, jeżeli jest możliwość, jakoś, nie wiem, jakoś idziemy tą drogą już wcześniej sobie, żeby nie walić w ciemno, tylko po prostu sprawdzić. Sprawdzić badania. Badania wykonujemy akurat jakby takie centrum diagnostyczne KOWA, która jest znana również i na filmach. Myślę i no nie jednemu powiedzmy i na, wiem, że na, chyba na targach, na wystawach się reklamują. Jakoś podoba nam się współpraca, gdyż po pierwsze no nie są handlarzami, nie sprzedają ani środków, ani że tak powiem z nikim. Doradzają nieraz co, jak życiowego doradzić. Sami gołębie jakoś sobie prowadzą, próbują, patrzą. Myślę, że testują sobie, obserwują, czyli mają styczność z gołębiami, nie są takie może suche badania i szybko, bezproblemowo, bo na pewno badania to jest też jakiś problem, gdzieś jechać, kilometry do weterynarza, to jest zero problemu. Mogę polecić, że odbywa się to tak, że można zadzwonić sobie, poprosić o próbki do po prostu do badań, wymazówki czy nakał, po prostu bezproblemowo przesyłają mniej więcej ilość, którą chcemy, jak robimy powiedzmy więcej, na okres czasu mam więcej, czy dla kolegów można sobie przesłać, jest książeczka fachowo, prosto, że tak powiem, jak wykonać, żeby się nie bać, pierwszy raz taki jest troszeczkę zawsze strach, bo coś się nie robi, żeby gołębiowi coś nie zrobić, ale pięknie pokazane, jak wymazówkę wsadzi, wymazwola, kloaki, dokąd, żeby tylko wacik wsadzić, tak opisany językiem normalnym, no i badanie kału. Także opisane, jak należy to opisać, dostaje się taką, tak powiem, kartę badań. Kartę nie badań, tylko mam taką dane osobowe, tak może nie mam tutaj dane osobowe, po prostu pobieramy. Opisujemy numer gołębia, nie będę tego może tutaj na filmie mniej więcej opowiadał, bo to film by trwał nie wiadomo ile znowuż. A po prostu badanie gołębia robimy, ja robię na przykład zawsze tak z kolegą Marcinem, że my w poniedziałek rano i wysyłamy.
poleconym priorytetem dochodzi to następnego dnia po południu. Zawsze, przeważnie we wtorek następnego dnia. Za badanie to należy się dowiedzieć, ile kosztuje. Można zadzwonić. Z tego co 5 wymazówek jest 100 zł. Bodajże, jeżeli się nie zmieniło. Ostatnio właśnie badaliśmy, to tak nie było. Była taka cena. I normalnie wymazówki można sobie wsadzić. Do tego jest do 5, jest kawa jeden gratis. Jak chcemy 6, czyli 3 gołębie, to 20 zł dorzucamy, 120. Do tego jest jeden kał gratis. W kopertę pakujemy, kartę z imieniem, nazwiskiem, którą też również dołączają. Pakujemy, tam numer telefonu jest dane i nawet pieniążki. Można się dogadać, powiedzmy, ja tak kiedyś się pytałem. No i można w środek wsadzić, nie wiem, stówkę czy tam ile. Wsadzić, zawinąć, kopertę ładnie zapakować, polecony porytet i trzeba płacić. I mamy telefon, wyniki badań, doradzenie, rozmowa. Problemowo, zero jazdy, nic, po prostu, a stan gołębi jest znany. No myśmy raz nie badali, muszę tak właśnie, żeśmy się zdziwili trochę, że po wszystkich perturbacjach jakieś, no gołębie są zdrowe. Myśmy przykładowo wzięli gołębie takie, które siedziały osobiałe, tak żeśmy sobie wybrali. Niby wzrokowo słabsze, gołębią nic nie jest. Także myślę, że nasza profilaktyka działa, którą nawet w tym chaosie całym staraliśmy się zachować. Wszystkie elementy, żeby jakieś tam powiedzmy zawsze, żeby były. Także tak to wygląda u nas na tą chwilę badania, które ogólnie polecamy, tak jak polecają inni robić, żeby zaraz po lotach. Po lotach czy podkowie młodych zobaczyć, bo okres spierzenia się zaczyna i to wszystko te choroby w tych piórach wychodzą. Widać to zniekształcone, no zniekształcone pióra nie też są od zmęczenia, gołębi jest jakieś tam jego ponad siły, ale odbarwienia na przykład. To myślę, że to są też choroby, które można sprawdzić. Bo w czasie pierzenia, no nawet szczerze dzwoniłem się, pytałem, to mówili, że nie, że po pierzeniu, także nie, że naciąganie, a tak Krzysi, badania, zbadajcie. Że po pierzeniu, spokojnie, my po prostu chcieliśmy teraz w trakcie pierzenia, a jakaś taka obawa była, że coś może się umknęło nam, gdzie żeśmy budowali gołębik i robiliśmy. Także na tą chwilę ma tak wygląda nasz okres badania. Przeprowadziliśmy sobie w całym wszystkim gołębiom takie jakby... żeśmy je spryskali, dostały kropy tak jakby na różne, na piórojady, na wszy i tak dalej. Zauważyliśmy to u swojej gołębi. Myślę, że to też jest dobre, no żeby tam nic w tych piórach nie siedziało i jakby nie psuło tego na przyszły sezon, tego jakby ich całego, co ma, co będzie im na przykład, co im będzie pracowało na ten cały właśnie loty, wynik. Żeśmy przeprowadziliśmy sobie stado, bo też tak często jest po wychowie młodych, że po prostu młode dostają, ale u starych też to zostaje rodziców. Więc zauważyliśmy piórojady, takie rzeczy, po prostu żeśmy całe gołębi stado wypsikali, także to mamy jakby już temat sobie taki, żeby mieć jakiś czysty temat, badania. Na pewno na badaniach nie wyjdzie badanie rzęsiska, więc było rzęsistek zanika. Taki wymazówce tam chyba 15-20 minut, nie jesteśmy mądrowe, tak po prostu ja mam taką wiedzę. Rzęsistek to najlepiej podjechać może do weterynarza, jakiegoś taki w miarę doświadczony, myślę, że pod mikroskopem jest w stanie zobaczyć. Więc tego na pewno no nie zbadaliśmy, ale jakieś kucydia, czy robaki, czy kał, czy grzyby, czy takie rzeczy u nas nic nie ma. To więc zrobiliśmy kurację sobie na rzęsistek. No, rzęsistek niby no gołębie bardziej jak mają do czynienia może z jakąś wodą, czy właśnie w czasie lotów, ale jakoś tak zrobiliśmy to, żeby mieć święty, powiedzmy, jakieś takie sumienie, to możemy jeszcze tak właśnie, że polecić, znaczy tak też będę mówię zawsze, co my robimy, nie, że tak jest dobrze. Tak my robimy, taką jest nasza wiedza, nikomu nie doradzamy, jesteśmy młodzi, tak jak już powtarzałem, my się sami nie rozpytamy, czytamy, także tak doradzamy, powiedzmy, osobom. Tak mówię, bo niektórzy się pytają, a proszę pana, jak teraz, czy coś. Tak, nie chcemy też być tu profesorami, mamy taki fajny, luźny kanał, co u nas. Nam jest miło, że ktoś tam pochwali, a jest okres taki zimowy, że nudny, może nieraz spoczynkowy i nieraz samemu się siedzi, grzebie te filmy, sobie tak posłucha, a może coś mądrego usłyszę na przyszły sezon, więc sami sobie takimi jakby spostrzeżeniami się dzielimy i to co jakby się udzieje u nas. Także myśmy zrobili rzęsistek kurację, również tego. Rzęsistek akurat z Gentala Kopci Tricho. Nie, że to reklama, po prostu takim preparatem ja używałem wcześniej.
produkty, jakie używamy, to używamy. Czyszczyn tałac, centrum zdrowia gołębia, to co ja akurat przyniosłem, co tam, że tak powiem, Maciek Budzik stosuje u siebie, plus jakieś takie. Marcin stosuje również, stosujemy również podobnie, no bo też Marcin stosował leśną dolinę, która jest jakimś takim właśnie fajnym naturą. I również produkty Haplapsa, które Marcin stosował, które też mogę polecić, bo na przykład na grzyby fajne tam, powiedzmy, no używaliśmy, powiem, że tak z Haplapsa, z Marcina, jakichś tam doświadczeń i z środków akurat produkty i się sprawdziły, gołębie nie mają grzybów, nie mają nic, więc też polecić. Takie my używamy na tą chwilę produkty. Karmę Godwinsa i MDMA żeśmy domieszywali też, którą też Marcin jako jedną z karm też używał. Już tak łączymy, to co żeśmy używali, łączymy, patrzymy. Sami sobie patrzymy, ja patrzę na Marcina rzeczy, Marcina moje, musimy to połączyć. Marcina rzeczy są fajne, moje, także łączymy jakoś, to myślę, że wybierzemy te, jakby tą esencję, a może będziemy testować sobie. Także myślę, że tyle. Karmę cały czas pierzeniową, taką mierzyliśmy, pierzeniowy najlepszy w miarę, znaczy najlepszy, taka pierzeniowa ekstra z Godwinsa. Później jest taka pierzeniowa normalna i pierzeniowa też dodawaliśmy też jakby wszędzie 30% trzy karmy, czyli trzy worki i MDMA pierzeniowa, czy nawet 50 nieraz pierzeniowy MDMA w tym okresie takim pierzeniowym. To myślę, że jak każdy, oprócz tego różne, no takie, zaraz pokażę tu może na liście, wezmę tutaj telefon akurat, bo nagrywam. Jestem sam. Z takich właśnie karmy. Tak, i na tą chwilę już powoli, na przykład karmę taką bardziej spoczynkową, zimową akurat. Zaczynamy już tak powoli. Gołębie mają u nas zrzucone po jednej lotce, im zostało do zrzucenia jakby ostatnie, tam kończą. Są ewenementy, że mają dwie, są ewenementy, że zdarzyły się, że mają trzy nawet młode któreś, no są takie, ale nie będziemy całości hodowli pod te dwa, trzy gołębie zmieniać, tylko po prostu już jest tak ku końcowi temu okresowi, więc już domieszajmy z karmą taką, która ma więcej jęczmienia, pszenicy, taką troszeczkę spoczynkową, którą też Goldwings na przykład posiada, karma zimowa, spoczynkowa. Zaraz też tu pokażę, wezmę to, tak powiem, troszeczkę bliżej, z takich, co w naszym okresie. A oprócz tego palimy światło, akurat Marcin tak nie palił światła, też było dobrze, też mu się wypierzyły gołębie, ja paliłem, też się wypierzały, także to nie jest jakaś reguła, ale jakoś tak chcemy tego, powiedzmy tak, żeby było dobrze, palimy światło od 6 do 20 na tą chwilę, 20:30, ponieważ ja nieraz albo Marcin się wymieniamy, to są właśnie nasze plusy już spółki, że możemy się wymieniać, jeden jest rano, jeden po południu, w takim tygodniu pracy, gdzie mamy obowiązki, dzieci, jeździmy, różne rzeczy. Tydzień na tydzień się zmieniamy lub jak komuś się pasuje, ktoś przyjdzie rano, albo jest dwa dni, albo Marcin teraz akurat wyjechał sobie wypocząć trochę na weekend, więc już kosztujemy tej właśnie, że ktoś drugi zostaje. Dane są ferii, na razie plusy same i, że to powiem, koleżeńskie i same plusy naszego poczynania, a bawimy się w to, co kochamy, nasz sport gołębiarski dalej. I na tym mnie już cierpią jakby nasi najbliżsi. Ale palimy światło od 6, bo ja przyjeżdżam tu o 6 akurat, więc do tej 20:30 palimy. Powoli zaczniemy już ten, myślę, że zmniejszać ten dzień. Niektórzy wiem, że nie mają właśnie prądu w gołębnikach czy coś, to myślę, że to nie jest też tragedią. Myślę, że Marcin też nie miał. Miał prąd, ale też tak nie palił, chyba się nie szalał ze światłem i też było naprawdę się super mu sprawdzało. Także nie wiem, no tyle może z takich tutaj takich naszych rad, może wezmę troszeczkę, pokażę naszą karmę. Tak chcemy ten odcinek taki zrobić, trochę co lubią. Myślę, że też hodowcy dzwonią, a co dajecie, a co karma, a tak dalej. Możemy pokazać, co dajemy po prostu w tym okresie. Trochę ten film inny, nie taki pokazujący. Budowa, tylko po prostu też jakie jest życie gołębi. Także tu sobie także ten, zobaczymy teraz, karmę już domieszamy taką, to jest taka, ma więcej, tutaj to też troszeczkę, sorgo, jęczmień,
Owsik, pszenica, kukurydza, wyka, takie. Taka karma spoczynkowa. Bardziej z taką na tą chwilę mamy karmę taką. Taką tą naszą mocniejszą, ale już domieszaną jakby z tym wszystkimi, z tą spoczynkową. Tak już tak dajemy te 30% takiej spoczynkowej, już tak schodzimy ten okres trochę spoczynku. Później, żeby tak już przejść na to karmienie jedno takiego trochę, żeby odpoczęły te gołębie. W sezonie dostałem tyle rzeczy, że troszeczkę im odpoczą. Z takich środków co? No to tam w Centrum Zdrowia to możemy tak mniej więcej pokazać. Ogólnie tak jak my robimy na razie. Myśmy na przykład sobie zrobimy taki wydrukowany, duży kalendarz, że tak powiem. Poszedłem do pani, która ma większe ksero, wydrukowała mi tam z Google czy coś większy kalendarz i sobie na przykład piszemy, bierzemy sobie na przykład parę środków tam, tu mamy na przykład, jest tajemnicą szafka na przykład, i z omegi, i pokrzywa, rzeczy, które nam zostały przez cały sezon. Które też trzeba zużyć, z lotów powiedzmy, jakoś sobie to tak po prostu dajemy, żeby w miesiącu, bo to powiedzmy później jest chaos, a dałeś to, a samemu się nie pamięta, co się dało, więc na przykład dwa razy w tygodniu probiok, drożdże na przykład raz w tygodniu, albo dwa na przykład co drugi tydzień, na przykład w okresie pierzenia bardzo energioprobiok, to na przykład to jest takie, no elektrolit, taka energia, bardzo to na przykład jest taki produkt, który mi się na przykład, czy jakiś na przykład adenokoli stop zostało, to też na przykład sobie tam jakiś jeden dzień zrobimy z oregano, z pokrzywą, na przykład, czy coś na przykład marchew, suszona, burak, na przykład co tydzień jakiś coś z warzywa, czy jakiegoś miksa, no tak po prostu, żeby te środki jakoś tak zużyć, że tak powiem też w tym okresie, żeby też miały te wszystkie jakby rzeczy, tak sobie po prostu sobie piszemy na przykład, że woda tylko to, a do karmy to i na przykład raz dziennie, nieraz dajemy, dwa razy dziennie różnie, no rano nieraz człowiek się śpieszy, nakarmi je tak w miarę, no to się nie chce mieszać, więc też, a po południu jest więcej czasu, przyjdzie się spokojnie, to na przykład czy z olejkiem, czy cytrynę, czy żółtko, coś się wrzuci do karmy. I tak zawsze im tego. I tak samo doleje, czy... O, tu ostatnio żeśmy właśnie tak na przewód pokarmowy, tu Maciek doradził troszeczkę tak właśnie, żebyśmy sobie też... No i tak w ogóle, żeby ten przewód pokarmowy troszeczkę, to nawet trochę natury. O, czy witaminka. O. Jakiś, żeby to miało łatwiej skład. Także tak u nas wygląda z tą karmą. Tu pokażę, o, tą ulotkę może troszeczkę bliżej. Myślę, to spokojnie można, fajnie opisana, można porozmawiać, przyślą, wysłać, nie ma co gdybać, gołąb chory, zdrowy, badanie jest, wiadomo. Wiadomo, że nieraz można pominąć, też nie mówię, żeby nie robić kuracji, bo tak jak niektórzy hodowcy mówią, że jak nie mówimy, że tylko natura, to nie, to my też mamy sprawdzone, że jakieś tam okresowe kuracje, czy tam styczniowe, czy różne, niektórzy robią, jak najbardziej, bo gołębia można pomylić. Pominąć, znaczy się nie pomylić, po prostu jakiś będzie jeden, coś zakażony i się... To jest taki mniej więcej, że myślę obraz, że nic nie jest jakiegoś poważnego gołębią, a że nic nie trzeba interweniować nagle. Można po prostu w miesiącu danym, kto ma jakie tam miesiące, jakieś te kuracje zrobić. Także gołąbki są po jedzeniu, tak tutaj może, nie wiem, czy to będzie ciemno, czy jasno, taki tu rekonesans po naszym, mały spacer po naszym, nie wiem, to się zmieniło. Tak jak chwaliliśmy Olej X ostatnio, z kuchni z Olej X-a sobie wyrwaliśmy. Szafki jeszcze górne tu będą wisiały, zlew, bateria. Fajna sprawa ten Olej X, naprawdę nieraz. Tu taka kanapa Marcina, kanapa, która służy do rozpłodu. U nas tu rozpłodu nie ma. Na kanapie myślę, że rozpłodu nie będziemy tu robili, ale się śmieję tylko, że nieraz usiąść, pogadać z kimś hodowcą, kawę wypić. To myślę, że taka kuchnia, zlew, no tu wodę mamy doprowadzoną, tu będziemy jeszcze zamykać, tak jak mamy tu zamknięte. Mamy też wszystko o, po prostu, że aż po sufit, tutaj jeszcze panele będziemy sobie u góry. Mamy akurat też pozostałości skądś tam, więc sobie tu pozamykamy, a zawsze nie będzie ten pył, tak powiedzmy, tutaj ciągnął i tak będzie szczelnie, chcemy, żeby odseparować to miejsce troszeczkę od tych rzeczy. Nagramy w ogóle jeszcze jedną część budowy gołębnika, myślę, taką, którą pokażemy, na co trzeba uważać, co nam nie wyszło, co na przykład poprawiliśmy, co po prostu ludzkie błędy, które, tak jak się mówi, że któryś dom, drugi czy trzeci będzie dopiero dobrze wybudowany, tak samo gołębnik. Mój jest to
że tak powiem, drugi gołemik budowany i mój przerabiany, ale jeszcze mamy rzeczy, które no siłą wyższą, każdy się myli, coś tu powiedzmy takie niedopracowania czy wyszły, no które nie są drastyczne błędy, ale po prostu coś w razie W żeśmy zrobili, powiemy no, może na osobnym takim, osobna część, budowa gołemnika, na przykład nazwiemy go, nie wiem, pomyłki, błędy i tak dalej. Tu jest boks, akurat przechodzę tak szybko, tu jest akurat boks, idziemy, światło nie ma wyłączone, a tu jest nasz samce, które będą się znajdować tutaj, który mam jakieś światło wyłączone i tu są drugie samce, które sobie już spoczynkowo, już mamy te drzwi ażurowe przesuwane, już nam przesłał pan, musimy powstawiać, teraz to brak czasu, ta zima, wiadomo, trochę było mrozów u nas ostatnio, tak nieciekawie, ale na zewnątrz trochę pokończyliśmy, bojlery musimy się wziąć. Tu widzę jakieś, zawsze jakieś pary, coś jeszcze się znajdzie z tych młodych, już siedzą. Ostatnio przerzucaliśmy jednych, to tak nie wiem, czy były chyba. Może koledzy się lubią, niektóre były dwa samce i tak. Cały czas coś jeszcze, staramy się sprzątnąć raz w tygodniu, to jakoś tak sobie zobowiązek bierzemy. Raz w tygodniu sprzątnąć. Jest nas dwóch, na pewno jest tych metrów trochę, jest więcej, ale we dwóch też idzie fajnie. Także tutaj jest pora akurat wieczorna. Dzisiaj akurat wrzucę jakiś taki właśnie sobie troszeczkę może komuś coś pomoże, bo dziękujemy. Tu właśnie fajne taką tablicę jeszcze, o tu wyrwę trochę z kontekstu, z korka, żeśmy kupili sobie. Mamy już porobione, jakby, żeby, mamy dwie hodowle, no i połączone, nie znamy tych gołębi, a nawet jak ja znałem gołębi, to przyznam się, że nieraz, chyba tak każdy ma, że nieraz jak ma dużo, to tak się nie do końca pamięta, te roczniaki się nie, znaczy roczniaki, czy młode, bo to wiadomo, nie wejdą w krew, dopóki się gołąb, jak się gołąb pokaże, ładnie lata, to o, to go pamiętamy, a tak go nieraz nie pamiętamy, więc fajne są spisy, mamy porobione i rodzice, i kolory takie aktualizujemy sobie i wiadomo, samce, samice się zmienią, taka tablica dostępna tutaj, mamy fajnie sobie przypiętą. Także tu jest nasza druga, taka jeszcze taka, no właśnie, o której już mówiłem. Także tak karmimy produkty, powiedzmy, cały czas i z lotów, i co nam zostało, takie podstawowe, niektóre rzeczy trzeba kupować, już bo oleje, witaminy, takie rzeczy, myślę, poza sezonem, no też muszą dostawać, czy gryty. Im nieraz na przykład dajemy, też mamy pomieszane, na przykład dwa gryty. I myślę, że no okres zimy też jest ważny, i taki spoczynku tej jesieni, że nie, że sucha karma i gołąb nie wiadomo, bo co, nie, to wyjdzie, to zapracuje wszystko, myślę, każdemu później na wiosnę i gołębie są później fajne i się świecą, także nic, nie będę już na kraju tego filmu przedłużał, także pozdrawiamy, życzymy udanego weekendu, dobry lot.